30-letnia kobieta chciałaby zostać mamą, ale dotychczasowe ciąże kończą się poronieniem na bardzo wczesnym etapie. W trakcie pracy nad tym, w jaki sposób wygląda jej życie aktualne, ale też historia rodu, doszłyśmy do sytuacji, w której mama opowiedziała jej historię o tym, że trzykrotnie poroniła, zanim pojawiła się ona, ta kobieta 30-letnia na świecie. I aby sytuacja w rodzie przestała się powtarzać, aby kolejne pokolenia kobiet przestały doświadczać tego, co ich mamy, babki i prababki, należy wyjść z tej tajemnicy, z tego poziomu tajemnicy. Bo tajemnice, które są w rodzie, które dotyczą poronień, aborcji, straty dziecka, wiążą się z dużym pakietem emocji, wstydu, żalu, tęsknoty, które są ukryte i które są blokerami w realizowaniu siebie w następnych pokoleniach, przez następne pokolenia. I pojawiają się jak mgliste wspomnienie straty, porażki, trudności, jakie znosiła i doświadczała kiedyś kobieta w rodzie, z którą jesteś powiązana, powiązany. Ogarnij się i zacznij żyć po swojemu, ze świadomością tego, że wszystko w życiu ma znaczenie, szczególnie to, co pokazuje Twoje ciało. Zapraszam na grupę na Facebooku. Do zobaczenia.